Wybrałam tę szkołę, ponieważ moja siostra chodziła do niej i bardzo ją chwaliła. I bardzo się cieszę z tego wyboru i bardzo chętnie bym wróciła. Gdybym miała czarodziejską różdżkę, to na pewno bym tutaj wróciła jeszcze raz. Najważniejszym punktem w tej szkole dla mnie były koncerty z cyklu spotkań z muzyką. Teraz z pozycji absolwenta dobrze wspominam te wolne popołudnie, wolne weekendy, które można było poświęcić na coś nie stricte związane z nauką. Mecze chociażby związane z KTS-em, no to mogły dostarczyć sportowych emocji, czy rejsy na Bałtyku, czy po Jeziorze Tarnobrzeskim na szkolnej żaglówce jakiegoś rodzaju relaksu. A redakcja zadań z konkursu matematycznego LEI, którego zbiorek wydaliśmy, pozwoliła mi poznać i uzupełnić umiejętności redakcji tekstu technicznego, który teraz przydaje mi się na studiach. Hetman oferuje m.in. obóz integracyjny. W czasie ferii jeździmy na obóz narciarski. Dużym atutem jest wycieczka zagraniczna, na którą jeździmy całą szkołą. Natomiast w klasie maturalnej będziecie mieć możliwość wzięcia udziału w obozie naukowym, przygotowującym Was do zbliżającego się egzaminu dojrzałości. Szkoła oferuje dodatkowe sobotnie zajęcia, na których doskonalicie przyswojoną wcześniej wiedzę. Przez 3 lata dojeżdżałam do Hetmana z Sandomierza, ale jest to cena warta dobrego wyniku na maturze. Hetman to jedyna szkoła, która dała mi taką możliwość rozwoju, ale także i zdobywania wiedzy, by dostać się na wybrane uczelnie. Na pewno czymś, co wyróżnia Hetmana wśród innych liceów, jest to, że poza przedmiotami obowiązkowymi i rozszerzeniami, szkoła oferuje dodatkowe przedmioty dla zainteresowanych uczniów. To jest na przykład ekonomia, łacina, historia sztuki, grafika komputerowa, czy nawet elementy prawa. Każdy uczeń, przychodząc do szkoły, posiada talenty. I właśnie rolą szkoły jest to, aby te talenty rozwijać lub pomagać odkryć każdemu uczniowi. I tak staramy się czynić w Hetmanie od lat, zgodnie z dewizą, zawołaniem herbowym naszego tutaj patrona, Hetmana Jana Tarnowskiego, Tendite in astra viri, czyli dążcie do gwiazd, mężowie. Hetman to możliwość wyboru. Tutaj nie trzeba się ograniczać, bo nie masz sztywno ustalonych profili. To właśnie tutaj możesz rozszerzać informatykę, chemię i historię sztuki naraz. Dodatkowym atutem jest fakt, że każdy realizuje naukę języka angielskiego na poziomie rozszerzonym. Mamy szkolne kluby sportowe, m.in. siatkówki, koszykówki czy pływania, które odnoszą spore sukcesy. W Hetmanie aktywnie działają kółka zainteresowań, na przykład kółko grafiki komputerowej, kółko fotograficzne czy szkolna telewizja. Kiedy przyszedłem do Hetmana, ogromnie się zdziwiłem, ile zdziałać może sejmik uczniowski. Trzeba przyznać, że hetmański sejmik to sejmik, jakich mało. Od dnia galaretki, czekolady, przez dzień kawy, herbaty i herbatnika, aż po dzień piłki nożnej, liczby pi, a nawet gier planszowych. Każdy, ale dosłownie każdy znajdzie coś dla siebie. Szanowni ósmoklasiści, jeśli jeszcze wciąż macie wątpliwości, jakie liceum wybrać dla siebie, to gorąco polecam stronę internetową naszego Hetmana. Tam znajdziecie życie tej szkoły, tętno tej szkoły i możecie zweryfikować, czy to, o czym usłyszeliście teraz, to pusta reklama, czy faktycznie rzeczywistość. Polecam również gorąco Facebooka szkoły. Tam znajdziesz regulamin też rekrutacji i wiele innych informacji. Także jeśli stwierdzisz po tym, że Hetman to jest to, no to zapraszamy 1 września do nas. Pamiętaj, i Ty możesz zostać hetmaniakiem.